Kielecka publiczność ma okazję spotkać twórców nietuzinkowych, mających w swoim dorobku wartościowe filmy. To jeden z elementów czwartego przeglądu filmów edukacyjnych Człowiek w poszukiwaniu wartości, organizowanego przez Ośrodek Kultury Ziemowit, filię Domu Kultury Zameczek. W tym roku istotnym elementem programu są rocznice urodzin Stefana Żeromskiego oraz wybuchu Powstania Warszawskiego. Nowością zaś warsztaty filmowe dla młodzieży. Chodzi nam o to, żeby pokazywać doskonałe filmy, żeby także wprowadzać młodych i w tajniki tych filmów, ponieważ wiadomo, że bardzo chętnie zajmują się fotografią, filmem i kontakt twórców, którzy podpowiedzą im co robić, jak robić, wprowadzą elementy języka filmu, jest bardzo istotny i przez to ten przegląd jest również taki żywy i bardzo aktywny. Tradycją przeglądu są filmowe Ziemowity. W tym roku statuetki przyznano twórcom filmowym Lucynie Smolińskiej, Mieczysławowi Sroce oraz Mariuszowi Malcowi. Urodzony w Kielcach, wielokrotnie nagradzany, reżyser, dokumentalista i scenarzysta spotkał się z uczniami kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież obejrzała dwa dokumenty jego autorstwa, filmy Cicha przystań oraz Człowiek, którego nie ma. To są dwa filmy, które pokazują, że każda decyzja młodego człowieka może zmienić diametralnie całe jego życie. Nie tylko rok, dwa, trzy. Czyli jeżeli myślimy o kierunku studiów, to już trzeba wiedzieć, jaki ten kierunek ma być. Czemu on może służyć, do czego ma się nam przydać. Ja przykładowo najpierw studiowałem filozofię, potem reżyserię. Myślę, że te kluczowe decyzje trzeba podejmować z namysłem i najlepiej konsultować to ze starszymi. Jednak oni są mądrzejsi, naprawdę mają więcej doświadczeń, warto. Do osób, które wpłynęły na jego decyzje zawodowe, laureat filmowego Ziemowita zaliczył obecną na spotkaniu polonistkę z drugiego liceum ogólnokształcącego w Kielcach, panią Henrykę Bobińską. Podkreślał, aby nie bać się mierzyć wysoko. Operator Krzysztofa Kielowskiego, Jacek Petrycki, z którym miałem okazję później pracować, powiedział: Mariusz, mogłeś przyjechać wcześniej, naprawdę, tak samo bym cię przyjął, ale ja nie wiedziałem, więc istota to jest refleksja nad tym, co chcemy zrobić i szukanie doradców, przewodników, mędrców, ludzi, którzy swoim doświadczeniem mogą nas ubogacić. Organizatorzy przeglądu Człowiek w poszukiwaniu wartości przyznali także statuetki filmowego Ziemowita w kategorii Edukacja filmowa. Ich laureatami są Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.